Dzień dobry Państwu, Łukasz Jankowski, to jest program Oddaję Państwu Głos, chociaż od poniedziałku do środy na tym paśmie dawana jest codziennie burza. Ja wpadłem w taką zwyczajną, niepolityczną burzę, co zresztą widać po mojej marynarce. Burza przeszła chyba już przez Warszawę, ale to nie pierwsza i nie ostatnia w te wakacje. Nic nadzwyczajnego, ale warto nosić parasol. Przynajmniej miałem taką nauczkę. Witam Państwa bardzo serdecznie, oddaję Państwu głos. Dzisiaj temat narzuca się sam do naszych debat. Długośmy mówili, długośmy się zastanawiali, czy Donald Tusk wejdzie, nie wejdzie, wróci, nie wróci. No i wrócił. Chyba jest o czym rozmawiać, bo nadał trochę szwungu partiom opozycyjnym, a zwłaszcza jednej partii, Platformie Obywatelskiej, której został przewodniczącym. Donald Tusk wraca, właśnie, wraca z nową jakością, z nową klasą, czy po prostu ze starą energią, ale też ze starym przekazem. Kiedy myślałem, z kim by porozmawiać na temat Donalda Tuska, na temat tego, że znowu mamy trochę powtórkę z przeszłości, że znowu spór będzie się ogniskował bez dwóch polityków, Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. W zasadzie to jest spór, który jest toczony już może nie od 15, a może i od 20 paru, a może i od 30 lat. Kiedyś byli co nieco inni liderzy, ale ta dwójka polityków od początku III Rzeczpospolitej stanowiła istotny duet, który nie grał rzecz jasna razem, ale zawsze jeden i drugi polityk stanowił istotne filary przeciwstawnych obozów politycznych. No i pomyślałem, że potrzeba kogoś, kto ma doświadczenie w obserwowaniu sceny politycznej, w analizowaniu tej zachowań na tej scenie politycznej znacznie dłuższe niż ja, czy niż wielu polityków. I nie było to proste, ale udało się takiego publicystę na dzisiejszą debatę znaleźć. Na naszych łączach skrybowych jest Rafał Ziemkiewicz, publicysta, dziennikarz, pisarz. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. No, nie mieliśmy do siebie tak daleko, na szczęście, aż ja zdążyłem przed burzą uciec. A właśnie, ja stałem na przystanku i stwierdziłem w końcu, że tak, trzeba się zmoczyć i tak, no trudno. Takie są uroki lata. Jeszcze jedna informacja, telefon do studia 507-964-253. Ten numer się wyświetli u dołu Państwa ekranów telefonicznych. Ja go powtórzę, gdzie 507-964-253. Pytania, wątpliwości, uwagi na temat powrotu Tuska można do nas kierować, a ja pozwolę sobie pierwsze pytanie do pana redaktora zadać. Zaskoczył pana powrót Tuska, bo do końca wiele osób mówi, że Marek Sawicki, poseł od drugiej do obecnej kadencji, nieprzerwanie poseł w polskim Sejmie, mówił, nie, Donald Tusk nie wróci, ja go znam, nie ma pewności, nie jest pewien, że wygra, więc nie wróci. A tu jednak, proszę, podjął chorągiewkę, został przewodniczącym Platformy. No, odpowiadam na pytanie zgodnie z prawdą, zaskoczył. Też należałem do tych, którzy uważali, że to Tusk może będzie opowiadał o jakimś powrocie, ale nie zdecyduje się na to nigdy. Dlaczego? Dlatego tak uważałem, że on miał dużo lepsze okazje do powrotu. Zwłaszcza po roku 2019, kiedy stracił wymówkę taką, jaką było to, że on tutaj sprawuje wysoką funkcję unijną. Przestał być przewodniczącym Rady Europejskiej. Został tylko takim... No, miał taką symboliczną fuchę jako przewodniczący Partii Ludowej, który tak naprawdę nie ma do roboty nic zupełnie, jeszcze mniej niż przewodniczący tej Rady. Także sądziłem, że skoro przepuścił tyle lepszych okazji, kiedy mógł wrócić na przykład jako kandydat na prezydenta i może by nie wygrał, ale na pewno by to on miał ten kapitał 10 milionów głosów dzisiaj, a nie Rafał Trzaskowski, kiedy mógł wrócić jako lider całej opozycji antypisowskiej, wtedy się na to nie zdecydował. A teraz się zdecydował w momencie, kiedy wraca w sytuacji dla siebie bardzo niekorzystnej, uważam, bo musi walczyć wcale nie z Jarosławem Kaczyńskim i nawet nie wiadomo, czy dojdzie do tego poziomu, żeby walczył z Jarosławem Kaczyńskim. Na razie musi walczyć i po pierwsze uporządkować Platformę wewnątrz, co wcale nie jest takie łatwe, bo przez te lata, kiedy go nie było, a to już od 2014, no prawda, 7 lat, to jest epoka cała w polityce. Tam się pojawili nowi ludzie, tam się pojawiły nowe frakcje, których Tusk nie ogarnia. Po drugie pojawił się Hołownia. Hołownia sam w sobie no nie jest żadną wybitną osobowością polityczną, tylko jest znakiem tego, że jest grupa ludzi, którzy
nie lubiąc PiS-u, nie chcą głosować na Platformę Obywatelską, taką jaką ona była. Po trzecie, no właściwie to też jest dla mnie zaskakujące, no on się pojawił bez żadnego przekazu. Wygląda jakby się sam dowiedział kilka dni przed tym powrotem, że ma wracać do Polski, bo nic sobie nie ułożył, nic sobie nie wymyślił. No wraca z tym samym dokładnie przekazem, który Platforma miała przez 7 lat i który się nie sprawdzał. Że nie ma się czego wstydzić, że Platforma jest the best, że nic złego nie zrobiła w czasie swoich rządów, że PiS to zło, że trzeba bronić praworządności, demokratycznego, że wyprowadzają nas z Europy i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które od 7 lat mówił to Schetyna, mówił to Budka, mówił to Trzaskowski, mówiła to pani Lempart, mówił to Czarzasty, mówiła to pani Janda, mówił to pan Hołdys, mówił to pan Tuleja, mówił to pan Wawrykiewicz i tak dalej, i tak dalej, i Giertych, i kogo tam jeszcze, i pani Kolenda-Zaleska, i pan Morozowski, i to wszystko nie działa. Więc na czym opierać przekonanie, że teraz nagle zadziała, jeżeli przyjechał Tusk i to samo mówi. Także ja wcale nie jestem przekonany, że on tu chciał wrócić i skłaniam się ku takiej teorii. Właściwie są dwie możliwości. No albo jednak okazuje się, że siła nałogu jest taka, jak w wypadku pana Giertycha to widzimy, że człowiek może być świetnie ustawiony, zarabiać kupę pieniędzy, a po prostu jak kot do waleriany, jak raz w tej polityce był, to marzy o tym i po prostu to musi wrócić. I kiedy Tusk wyleciał zupełnie z polityki europejskiej, bo nie ma tam co robić, to jednak chce być w polityce jakiejkolwiek, nawet słabej. A druga teoria, która jest bliższa mojemu sercu, to po prostu, że wpłynięto na Donalda Tuska, no i wytłumaczono może, jeżeli chce jeszcze liczyć na jakiekolwiek profity w tym Bizancjum unijnym, to musi podjąć się takiej misji, żeby Polskę w cudzysłowie odzyskać dla Unii Europejskiej. I to jest jego ta sprężyna, która go napędza, ale z drugiej strony jest tak, że jednak dodał energii. Jak się patrzy na Platformę, to oczywiście jako taki coach, teraz się mówi, taki trener mentalny dla polityków Platformy, wydaje się, jest bardzo dobry. On ich energią, może to jest trochę negatywna energia, ale zawsze energia napędza. No to jest... Ja mam wrażenie, że on wcale nie ma takiego przekonania do tego, co robi, szczerze mówiąc. Napędza go energia, no tak, energia zła taka, ewidentnie. To jest też pewna nowość, bo zrzucił maskę już takiego polityka centrowego, koncyliacyjnego. To na tym bardzo dużo ugrał właściwie w czasach swej wielkości. No wszystko zawdzięczał temu, że był postrzegany jako taki właśnie umiarkowany człowiek. Tu na lewo, prawo są jakieś ekstremizmy, a ja tutaj ciepła woda w kranie, ja zdrowy rozsądek. Polacy generalnie zawsze głosują na tych polityków, w których widzą właśnie zdrowy rozsądek i takie zdystansowanie się od jakichś ostrych sporów politycznych. Tusk dawny miał do tego Palikota, miał do tego Niesiołowskiego. Nie wiadomo zresztą, czy oni nie wrócą teraz, skoro różne typy wracają razem z Tuskiem, no ale teraz on już sam się mokrą robotą zajmuje. On sam jest agresywny. On się ewidentnie pozycjonuje już teraz jako jedna strona sporu. Tego kiedyś nie było. To jest nieco inna sytuacja. Właściwie wszystko postawił na taką polaryzację, czy Polska ma być w Unii Europejskiej, czy ma być jednak nie w Unii Europejskiej, albo w każdym razie nie być prymusem w tej Unii Europejskiej. Wcale nie jestem przekonany, czy to jest sposób na sukces w Polsce. Na pewno jest to sposób na sukces w pewnym wąskim, wielkomiejskim elektoracie. Ale jeżeli ktoś się opiera na tych sondażach, które pokazują, że Polacy są wielkimi euroentuzjastami, to znaczy, że nie umie tych słupków czytać po prostu, bo po prostu są jakby dwie wizje Unii Europejskiej w Polsce. Dla takich lewicowo-liberalnych elit, dla miasteczka Wilanów ta Unia jest ośrodkiem, który tutaj dzikusów cywilizuje, ale dla zwykłych Polaków to jest taki róg obfitości. Ta Unia jest dobra, póki my ją doimy, a natychmiast przestanie być dobra, na przykład jak nam chce imigrantów przysyłać. W sondażach te dwa składowe są w jednym słupku, ale to jednak są zupełnie inne podejścia. I na pewno będzie inaczej, kiedy nagle Polska będzie płatnikiem netta, to nie jest tak długo, mówi się 2027. Rok jako ten moment, kiedy my zaczniemy dopłacać do Unii Europejskiej, kiedy zobaczymy, jaki będzie nasz stosunek jako społeczeństwa do tejże Unii. Pan Dariusz ze Szczecina się nas dodzwonił. Dzień dobry, panie Dariuszu, i zamieniamy się z panem redaktorem w słuch.
Dzień dobry wieczór, właściwie się tak mówi. Jest. Słuchamy. Dzień dobry wieczór, tak jasno to. I dzień dobry, i dobry wieczór. Panie Rafale, ja mogę, jestem, jak to się mówi, zwykłym, szarym, takim pospolitym człowieczkiem, to nie? Lecz po mojemu, Donald Tusk chciał, nie chciał, dostał przykaz od swojej pani Merkel, przyjechał tutaj, żeby zaszmontać, ponieważ zbyt mocno Polska staje się silniejsza. Po mojemu. Czy zgadza się pan z tym moim zdaniem? I tu stawiamy kropkę i to jest hipoteza. Rzeczywiście tak to może wyglądać, że to jest jakiś rozkaz Berlina, Paryża, Brukseli, że trzeba Polskę uporządkować? Jest, jak mówię, jedno z tych dwóch rozwiązań, które podałem. No, nie ma dowodów, można domniemywać. Oczywiście mówi się nawet, wręcz taki żart słyszałem, że to Angela Merkel wysłała Tuska na front wschodni i coś w tym o takim oczywiście jest. Natomiast nie siedzę tam w głowie ani pod stołem. No, nie wiem, jak rozmowy między nimi przebiegały. Myślę, że nie jest prawdopodobne, żeby Tusk tej decyzji nie konsultował z kimś, żeby nie mówił, że zamierza do Polski wrócić, żeby nie wpływano na niego, żeby wrócił do Polski. Podejrzewam, że teraz zyska sporą pomoc, bo w najbliższych dniach będzie cała seria takich spektakularnych ataków na Polskę, odbierania Polsce pieniędzy, straszenia Polski czy straszenia odebraniem pieniędzy, straszenia karami finansowymi. To wszystko w jakiś sposób będzie Tuskowi pomagać i trudno mi wierzyć, że to nie jest po prostu skoordynowane, zwłaszcza, że on rzeczywiście taką polaryzację ustawia. To ciekawy wątek, o czym pan powiedział, bo pojawia się taka, dość często taki wątek się pojawia w niemieckich mediach, jak mówią ci, którzy je śledzą, ja nie znam języka, więc z drugiej ręki mam informacje, pewnego takiego cywilizacyjnego szoku, zdumienia w Niemczech, że Polska i generalnie w ogóle Europa Środkowa sobie tak dobrze radzi gospodarczo, że my opanowujemy te rozmaite technologie, że no niby wciąż jesteśmy podwykonawcą, ale jesteśmy w tej chwili drugim czy trzecim partnerem handlowym Niemiec, większym niż Rosja i Japonia razem wzięte na przykład. Więc oni są zdumieni trochę tym, że tak dobrze przechodzimy przez ten kryzys. No i jednocześnie zbliża się perspektywa, trudno powiedzieć, jaki jest tym udział Niemiec, ale wydaje mi się, że bardzo duży. W najbliższych latach będziemy po prostu gospodarczo duszeni przez Unię Europejską. Ten tak zwany Zielony Ład, na który się niestety zgodziliśmy, wygaszanie produkcji energii z węgla i w ogóle wygaszanie kopalni w Polsce, zamykanie, to szaleństwo dekarbonizacji, to wszystko jest obliczone na to, żeby zdławić naszą gospodarkę po prostu. I będzie miało takie skutki, jeżeli temu nie będziemy się umieli przeciwstawić. Więc to oczywiście nie ma najmniejszych wątpliwości, że z każdego powodu, jaki by sobie można wyobrazić, w każdej dziedzinie Unia Europejska i każdy z tych rządów, które obecnie rządzą w głównych stolicach europejskich, woli mieć w Warszawie Tuska niż Kaczyńskiego. To nie ma dwóch zdań co do tego. To jeszcze przed przerwą jedno pytanie, ja pozwolę sobie zadać o rolę medialną, bo może w tym tkwi siła Tuska, że naprawdę wobec Budki różne były opinie, by Trzaskowskiego, różni dziennikarze różnie podchodzili. Jak wrócił Tusk, to ruki paszwami, widać jeden zwarty medialny front, o czym się bardzo boleśnie już przekonuje chociażby Rafał Trzaskowski, bardzo ładnie do pionu przez różnych dziennikarzy ustawiany. Tylko że to jest taki trochę miodowy miesiąc, to znaczy Tusk, ponieważ dusza Leninga jest szalenie znękana. Oni są już drugą kadencję odstawieni od władzy, od wpływów, klęska za klęską, prawda? Oni strasznie potrzebują sukcesu i dopóki upatrują tego sukcesu w Tusku, to rzeczywiście tam w tej wewnętrznej bańce on jest bohaterem. Ale jeżeli za miesiąc okaże się na przykład, że ten efekt sondażowy był mierny, kilka procent, tak jak w pierwszych sondażach, no tam 4-3% przybyło Platformie, przeskoczył Hołownię, ale jeżeli się okaże, że więcej nie przybywa, że nawet spadło, że jednak trwale Hołownia jest na drugim miejscu, to wtedy zacznie się
Wiadomo, że tak miłość i nienawiść blisko siebie są. Zacznie się rozczarowanie. Jak się zacznie rozczarowanie, to się zacznie, to już nie ten sam Tusk, to on zdziadział, to w ogóle, prawda. No. A u nas generalnie powroty się nie udawały. No, Wałęsa próbował wrócić, była kompromitacja. Kwaśniewski kilka razy próbował wrócić. Jedyny właściwie udany powrót to Jerzego Buzka, no, ale on się tylko dostał w wyborach europejskich do Europarlamentu. To jednak jest zupełnie inna sytuacja, a nie wrócił do pozycji jakiegoś przywódcy politycznego w Polsce. Tak samo można powiedzieć o Cimoszewiczu i Millerze. Też wrócili do Europarlamentu, ale raczej na emeryturę niż na rozgrywanie pierwszych panowych ról w polskiej polityce krajowej. Tu stawiamy trzy kropki. Czas na przerwę. Zaraz po przerwie wrócimy. Porozmawiamy sobie o tym, co łączy Szymona Hołownię z Donaldem Tuskiem. Czy takie partie jak PSL mają jeszcze rację bytu w momencie, kiedy na czele Platformy stoi Donald Tusk? Czyli jednym słowem, czy Donald Tusk zabrał cały tlen całej lewicowej opozycji? O tym porozmawiamy już po przerwie. Za chwilę wracamy. Czas na krótki blok reklamowy.